głosami wprowadzić. Na prawo, patrz, poczty sztandarowe prowadzić. Baszłość do hymnu. Szanownych gości.
starosta powiatu cieszyńskiego, pana Mieczysława Szczurka. Burmistrza miasta Cieszyna, panią Gabrielę Staszkiewicz. Przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Powiatu Cieszyńskiego, panią Danutę Łabaj. Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, pana Michała Rajwę. Wizytatora Kuratorium Oświaty w Katowicach, panią Ewę Opfart. Głównego specjalistę do spraw obronnych Kuratorium Oświaty w Katowicach, podpułkownika rezerwy Wacława Wójcika. Byłą panią dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie, panią Alicję Ziomek. Komendanta powiatowego Policji w Cieszynie, inspektora Jacka Bąka. Przewodniczącą Rady Rodziców, panią Malwinę Kucz. Prezesa Związku Polskich Spadochroniarzy, Bogusława Moczała. Honorowego prezesa Związku Polskich Spadochroniarzy 18 Oddziału Ziemi Cieszyńskiej, pana Stanisława Kowalika. Zastępcę dowódcy 18 Batalionu Powietrzno-Desantowego w Bielsku Białej, majora Dariusza Dziuba. Pełnomocnika dowódcy 18 Batalionu do spraw podoficerów starszego chorążego sztabowego Sławomira Sonia. Szefa sekcji wychowawczej jednostki wojskowej 1328 porucznika Anitę Skowron. Prezesa Ligi Obrony Kraju w Katowicach, pana Ryszarda Kasprzyka. Dowódcę Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Cieszynie, podpułkownika Sławomira Kożucha. Chorążego Akademii Marynarki Wojennej, Piotra Kucharzyka. Legendę Zawiszy Czarnego, bosmana Piotra Pielesza. Dyrektora Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, pana Krzysztofa Neściora. Wielkiego Kanclerza Rzeczpospolitej Polskiej, Bractwa Kurkowego. Dyrektora Generalnego Instytutu Tradycji w Krakowie, pana Gniewomira Rokosza Kuczyńskiego. Hetmana Bractwa Kurkowego, Europejskiego Króla Strzelców Broni Czarnoprochowej, pana Tadeusza Żyłę. Poczet sztandarowy 18 Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy Ziemi Cieszyńskiej. Majora Krzysztofa Włodarskiego. Oraz porucznika Józefa Matyska. Serdecznie witamy dyrekcję naszej szkoły, grono pedagogiczne, rodziców, a przede wszystkim bohaterów dzisiejszego święta, uczniów klas pierwszych o profilu wojskowym. Prosimy o zabranie głosu panią dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego, panią Iwonę Weber. Szanowni Państwo, pozwólcie, że jeszcze raz w imieniu nas wszystkich Szybiniaków przywitam Państwa bardzo serdecznie w naszej szkole. Cieszę się ogromnie, że tak wielu z Państwa przyjęło nasze zaproszenie. Jest to bowiem dla nas, dla mnie osobiście niezwykle ważne, że możemy dzielić z Państwem naszą radość i wspólnie świętować. Szanowni Państwo, mamy rok 2019, 101 lat od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości.
80 od wybuchu II wojny światowej, prawie 70 lat od założenia naszej szkoły, a 11 od chwili, kiedy rozpoczęła u nas naukę pierwsza klasa liceum o profilu wojskowym. I kolejne ważne wydarzenie – ślubowanie kadetów. Obecnie w naszej szkole w oddziałach wojskowych uczy się 111 kadetów, w tym jest 50 dziewcząt, 61 chłopców. Mury szkoły do tej pory opuściło dokładnie 199 absolwentów. Większość z nich kontynuowała lub kontynuuje jeszcze naukę na uczelniach wyższych, w tym wojskowych oczywiście. Niektórzy od razu związali swoje życie zawodowe z wojskiem lub z innymi służbami mundurowymi. A nad całością wyszkolenia wojskowego od 4 lat, właściwie to już prawie 5, czuwa nasz niezastąpiony chorąży, pan Ireneusz Wiewióra. Panie chorąży, z tego miejsca, w imieniu swoim, ale też tych wszystkich, dla których wychowanie patriotyczne i wojskowe młodzieży to rzecz ważna. Za ogromne zaangażowanie, czas poświęcony, a przede wszystkim za to olbrzymie serce, które wkłada pan w wyszkolenie i wychowanie swoich podopiecznych, gorąco dziękuję. Moi kochani pierwszoklasiści, przed wami szczególnie uroczysta i ważna chwila, do której przygotowywaliście się tak naprawdę od pierwszego dnia w szkole. Pięknie się prezentujecie. Mundur sprawia, że ludzie zwracają na was uwagę, podziwiają was, ale też oczekują od was czegoś specjalnego. Myślę, że czegoś więcej, bo szanowni państwo, mundur niesie z sobą pewną informację i daje innym określoną wiedzę. Chciałabym wam teraz, wam, pierwszoklasistom, dedykować fragment książki Olgi Tokarczuk pod tytułem Prawie i inne czasy. Posłuchajcie. Są dwa rodzaje nauki. Od zewnątrz i od wewnątrz. Ten pierwszy uznawany jest za najlepszy lub nawet jedyny. Człowiek jest istotą głupią, która musi się uczyć. Dokleja więc do siebie wiedzę, którą zbiera jak pszczoła i ma jej coraz więcej, użytkuje ją i przetwarza. Ale to w środku, co jest głupie i potrzebuje nauki, nie zmienia się. Wiedza, którą się tylko obrasta, niczego w człowieku nie zmienia, albo zmienia go jedynie pozornie, z zewnątrz. Jedno ubranie zmienia się na inne. Ten zaś, kto się uczy poprzez branie w siebie, przechodzi nieustanne przemiany, ponieważ wciela w swoją istotę to, czego się uczy. Tak. Moi kochani, zadbajcie proszę o to, żeby ten mundur, który nosicie, to nie było tylko ubranie. Zewnętrzna wiedza, za którą nie idzie ani zaangażowanie, ani chęć osobistego wewnętrznego rozwoju. Postarajcie się zrobić wszystko, żeby stawać się coraz mądrzejszymi, dojrzalszymi, bardziej świadomymi ludźmi. I zmieniajcie się. Zmieniajcie się, ale nie tylko pozornie i nie tylko z zewnątrz. A przy tym wszystkim realizujcie swoje plany, spełniajcie marzenia, no i oczywiście bądźcie dumą swoich rodziców, rodzin i nas, waszych nauczycieli. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani dyrektor. Nasza uroczystość będzie składać się z kilku części. Uroczystego ślubowania kadetów klas pierwszych o profilu wojskowym, pasowania i wręczenia legitymacji kadeta, programu artystycznego przygotowanego przez uczniów naszej szkoły i uroczystej defilady, pokazu musztry paradnej oraz pokazu sztuk walki. Powstań! Sztandar szkoły do ślubowania na środek wyprowadzić. Marsz.
Brawo! Zwrot! Uczniowie wyróżnieni złożeniem ślubowania na sztandar, do sztandaru marsz! Do ślubowania! Ja uczeń klasy pierwszej o profilu wojskowym ślubuję. Ja uczeń klasy pierwszej o profilu wojskowym ślubuję. Dbać o honor ojczyzny. Dbać o honor ojczyzny. Szanować flagę i godło państwowe. Szanować flagę i godło państwowe. Godnie nosić mundur. Godnie nosić mundur. Pomagać słabszym i potrzebującym. Pomagać słabszym i potrzebującym. Wyrażać szacunek do osób starszych. Wyrażać szacunek do osób starszych. Godnie reprezentować szkołę. Godnie reprezentować szkołę. Dbać o jej dobre imię. Dbać o jej dobre imię. Przestrzegać statutu szkoły i regulaminu klas wojskowych. Przestrzegać statutu szkoły i regulaminu klas wojskowych. Ślubuję. Ślubuję. Po ślubowaniu. Uczniowie wyróżnieni złożeniem ślubowania na sztandar do szyku stąd. Sztandar odprowadzić. Marsz. W prawo. Zwrot. Za mną. Marsz. Dziękuję, proszę siadać. W lewo, zwrot. Spocznij. Teraz nastąpi pasowanie oraz wręczenie legitymacji kadeta. Do pasowania. Pasujemy się na kadeta. Pasujemy się na kadeta. Legitymację otrzymują uczniowie. Jakub Wiśniowski. Uchwalę ojczyzny. Dawid Wałaski. Uchwalę ojczyzny. Arkadiusz Sowa. Uchwalę ojczyzny. Kajetan Możdżyn. Uchwalę ojczyzny. Po pasowaniu. Do pasowania. Pasujmy się na kadeta. Pasujmy się na kadeta. Pasujmy się na kadeta. Pasujmy się na kadeta. Legitymację otrzymują uczniowie. Mateusz Guździoł. Ku chwale ojczyzny. Fabian Samowędziuk. Ku chwale ojczyzny. Maksymilian Jurczyk. Ku chwale ojczyzny. Paweł Kołdy. Ku chwale ojczyzny. Po ślubowaniu. Do pasowania. Pasuję cię na kadeta. Pasuję cię na kadeta. Pasuję cię na kadeta. Pasuję cię na kadeta. Legitymację otrzymują uczniowie. Mateusz Litowiński. Uchwalę ojczyzny. Mateusz Kudyk. Uchwalę ojczyzny. Paweł Rudzki.
Kuchwale ojczyzny. Aleksandra Karkoszka. Kuchwale ojczyzny. Po pasowaniu. Do pasowania. Pasujemy się na kadeta. Pasujemy się na kadeta. Pasujemy się na kadeta. Pasujemy się na kadeta. Legitymację otrzymują uczniowie. Jakub Dziadek. Ku chwale ojczyzny. Oliver Bujok. Ku chwale ojczyzny. Szymon Kuś. Ku chwale ojczyzny. Kacper Sobór. Ku chwale ojczyzny. Po pasowaniu. Do pasowania. Pasujemy cię na kadeta. Pasujemy cię na kadeta. Pasujemy cię na kadeta. Pasujemy cię na kadeta. Legitymację otrzymują uczniowie. Jacek Drebek. Uchwale ojczyzny. Paulina Pil. Uchwale ojczyzny. Maja Remanowska. Uchwale ojczyzny. Monika Sapczuk. Po pasowaniu. Do pasowania. Legitymację otrzymują uczniowie. Maja Mijal. Ku chwale ojczyzny. Natalia Pucharska. Ku chwale ojczyzny. Elżbieta Koziak. Ku chwale ojczyzny. Natalia Dąbrowska. Ku chwale ojczyzny. Po pasowaniu. Pasowania. Pasujemy się na kadeta. Pasujemy się na kadeta. Pasujemy się na kadeta. Pasujemy się na kadeta. Legitymację otrzymują uczniowie. Olimpia Pustówka. Ku chwale ojczyzny. Klaudia Dałek. Ku chwale ojczyzny. Adrianna Januła. Ku chwale ojczyzny. Liliana Kistowska. Ku chwale ojczyzny. Po pasowaniu. Do pasowania. Legitymację otrzymuje Emilia Kubiec. Ku chwale ojczyzny. Po pasowaniu. Do pasowania.
Pacjentkę na kadeta. Pacjentkę na kadeta. Pacjentkę na kadeta. Pacjentkę na kadeta. Legitymację otrzymują uczniowie. Daniel Michałek. Uchwala ojciec. Bartosz Zynek. Uchwala ojciec. Laura Palej. Uchwala ojciec. Kaja Krupczewska. Uchwala ojciec. Po pasowaniu. Do pasowania. Pasjentkę na kadeta. Pasjentkę na kadeta. Pasjentkę na kadeta. Pasjentkę na kadeta. Legitymację otrzymują uczniowie. Michał Leśniak. Uchwala ojczyzny. Mateusz Trynda. Uchwala ojczyzny. Dawid Cieślar. Uchwala ojczyzny. Robert Szablicki. Uchwala ojczyzny. Po pasowaniu. Do pasowania. Legitymację otrzymują uczniowie. Izabela Makula. Uchwala ojczyznę. Marcin Tomica. Uchwala ojczyznę. Tymoteusz Grab. Uchwala ojczyznę. Dawid Klinta. Uchwala ojczyznę. Po pasowaniu. Pasowania. Pasjentkę na kadeta. Pasjentkę na kadeta. Pasjentkę na kadeta. Pasjentkę na kadeta. Legitymację otrzymują uczniowie. Błażej Plinta. Uchwalę ojczyzny. Szymon Strawa. Uchwalę ojczyzny. Dawid Gabryś. Uchwalę ojczyzny. Fabian Wojta. Uchwalę ojczyzny. Po pasowaniu. Do pasowania. Pacjentkę na kadeta. Pacjentkę na kadeta. Pacjentkę na kadeta. Pacjentkę na kadeta. Legitymację otrzymują uczniowie. Arkadiusz Kochut. Uchwala ojczyznę. Natalia Jaworek. Uchwala ojczyznę. Kacper Bramaczek. Uchwala ojczyznę. Kacper Paszkiewicz. Uchwala ojczyznę. Po pasowaniu. Do pasowania.
Paciente una cadeta. Paciente una cadeta. Paciente una cadeta. Paciente una cadeta. Legitymację otrzymują uczniowie. Estera Goryczka. Uchwala ojczyzna. Justyna Malinowska. Uchwala ojczyzna. Paulina Ryłko. Uchwala ojczyzna. Emilia Helle. Uchwala ojczyzna. Po pasowaniu. Do pasowania. Pacjenci na kadeta. Pacjenci na kadeta. Pacjenci na kadeta. Pacjenci na kadeta. Legitymację otrzymują uczniowie. Krzysztof Kajmowicz. Uchwala ojczyzny. Karolina Stanna. Uchwala ojczyzny. Sandra Krawiec. Uchwala ojczyzny. Ines Zwierzykowska. Uchwala ojczyzny. Po pasowaniu. Do pasowania. Paciente una cadeta. Paciente una cadeta. Legitymację otrzymują uczniowie. Liliana Adamczyk. Uchwala ojczyzny. Jacek Janoszek. Uchwala ojczyzny. Po pasowaniu. Powstań. Na prawo, patrz, poczty sztandarowe wyprowadzić. Sięgam pamięcią wstecz, byłem rok, może dwa lata starszy od was. To wtedy do szkoły przychodzili przedstawiciele wojska, milicji i namawiali nas, żeby pójść w ich ślady. No, nie będę tutaj mówił, że wtedy nie cieszyło się to zbyt wielką popularnością, ale minęło ponad 30 lat. Bardzo się cieszę z tego, że służby odzyskały należny im szacunek, że mają bardzo wysokie zaufanie społeczne, mówię to z prawdziwym żalem, znacznie wyższe niż my samorządowcy. No ale tak to w życiu bywa. I takiego zaufania, takiego szacunku wam życzę. A równocześnie, jak słuchałem waszego ślubowania, jak słuchałem przemówienia, mówi pani dyrektor, to padała tutaj wielokrotnie, padało wielokrotnie słowo ojczyzna. Poszukajcie kiedyś wiersza Jana Kasprowicza, który zaczyna się od słów: rzadko na moich wargach, niech dziś ma warga to wyzna, jawi się krwią przepojony najsłodszy wyraz ojczyzna. Dalsza część tego wiersza mówi, jak ten wyraz ojczyzna jest przeinaczany,
jak sprzedawany, jak za różne cele ludzie robią wszystko, żeby tylko osiągnąć sukces, żerując na tym słowie ojczyzna. Wiem, patrząc na was i widzę to, że wy jesteście pokoleniem, dla którego ojczyzna ma to najważniejsze znaczenie, dla którego warto się poświęcić, dla którego nawet być może oddać życie. Dziękuję. Drodzy Państwo, pozwolicie, że w imieniu dyrektora delegatury kurator oświaty w Bielsku-Białej, pana Tomasza Kowalika, odczytam list. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość ślubowania kadetów klas pierwszych wojskowych. Szkoła ponadpodstawowa jest ważnym etapem w życiu młodego człowieka, istotnym krokiem na drodze do dorosłości. Kształcenie w klasach mundurowych w duchu wartości patriotycznych przyczynia się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem. Uroczystość ślubowania to wydarzenie szczególne. To zobowiązanie do rzetelnej nauki, poszanowania nauczycieli i godnego reprezentowania szkoły. Całemu gronu pedagogicznemu oraz pracownikom składam wyrazy szacunku i uznania za trud włożony w kształcenie i wychowanie naszej młodzieży. Wszystkim kadetom klas pierwszych życzę śmiałego podejmowania nowych wyzwań, uwieńczonych pełnym sukcesem, a także odpowiedzialności i konsekwencji w dążeniu do realizacji życiowych planów. Wiedza to skarb. Zdobywajcie ją, korzystając rozumnie i umiejętnie z możliwości, jakie stwarza nauka i technika. Gratuluję serdecznie wszystkim kadetom. Szanowni Państwo, nie miałam w planach występować, ale z wielką przyjemnością się na was patrzę. Myślę, że serce rośnie. Mam taką propozycję. Mamy poniedziałek, 11 listopada. Zapraszam Państwa wszystkich na uroczystości, które odbędą się w Cieszynie. A być może za rok takie ślubowanie moglibyśmy zrobić na Cieszyńskim Rynku. W ramach obchodów święta 11 listopada. Już tu pozwoliłam sobie małe konsultacje z panem starostą przeprowadzić. Także myślę, że możemy tak piękną uroczystość pokazać jeszcze szerszej grupie osób. Myślę, że jest ku temu najlepszy czas wtedy. A wam życzę, żebyście ten mundur nosili z dumą i nigdy nie zapominali, że to jest wielkie zobowiązanie dla was wszystkich, żeby wasi nauczyciele, wasi rodzice i my wszyscy jako społeczeństwo Cieszyna i powiatu cieszyńskiego byliśmy dumni z tego, kim jesteście, jacy jesteście, jak się zachowujecie i co sobą prezentujecie. Także to jest wielka duma, ale też wielkie zobowiązanie i żebyście tego zobowiązania dotrzymali, tego wam życzę. Życzę wam oczywiście powodzenia, szybkiego powstawania po jakichkolwiek porażkach, które was na pewno w życiu spotkają. Trzymam za was kciuki. No i bądźcie tacy fajni, jak jesteście. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Szanowni, znakomici goście, w imieniu Śląskiego Kuratora Oświaty, pani Urszuli Bauer, dziękuję za zaproszenie. Zawsze się cieszę bardzo, kiedy tu mogę być. W tej pięknej szkole, gdzie wspaniała pani dyrektor i bardzo mądre, cudowne grono pedagogiczne, nie tylko doceniane przez kuratorium oświaty, czy przez władze samorządowe, ale ostatnio nauczyciele z tej szkoły zostali odznaczeni medalem Komisji Edukacji Narodowej, czyli najwyższym znaczeniem resortu oświaty, czyli są zauważeni także w Warszawie przez ministra edukacji narodowej. Gratuluję pani dyrektor tej pięknej uroczystości, gratuluję tego wspaniałego grona pedagogicznego. Ja tu przyjeżdżam nie tylko z polecenia czy zadania służbowego, ale prywatnie cieszę się bardzo, że mogę tutaj być i być dumny z tych młodych ludzi i patrząc na nich wiem, że Polska nie zginęła i nie zginie, mając takich wspaniałą młodzież. Wam, drodzy rodzice, gratuluję tak wspaniałych, wychowanych synów i córek.
Patrząc na nie, możecie być dumni z tej pięknej, wspaniałej młodzieży, że wybrała tak wspaniałą szkołę, jedną z najlepszych szkół na Śląsku, szkół wojskowych. Także jeszcze raz gratuluję pani dyrektor, gronu pedagogicznemu, rodzicom wybrania szkoły, a wam, młodzi bohaterowie dzisiejszego dnia, życzę wam, żeby wasze marzenia się spełniły i aby późniejsza praca była dla was przyjemnością. Żebyście to, co będziecie robić, pracować w życiu, będziecie służyć, jeśli będziecie w mundurach w ojczyźnie, jak tu pięknie powiedział pan burmistrz, patrzył pan starosta, pięknie powiedział o ojczyźnie. Ja bym tutaj dodał jeszcze, takie są trzy piękne słowa, żebyście służyli Polsce, tak jak na wielu sztandarach, żeby te trzy słowa wam w życiu przyświecały, czyli Bóg, honor, ojczyzna. Pani burmistrz pięknie powiedziała o tej przysiędze, ślubowaniu w przyszłym roku. Uważam, że jest to wspaniały pomysł. Młodzi bohaterowie, gratuluję. Życzę wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo za uwagę. Pani dyrektor, uczniowie, którzy dzisiaj złożyli to ślubowanie, rodzice, grono pedagogiczne, zaproszeni goście. Chciałem powiedzieć o trzech skojarzeniach, które akurat dzisiaj w związku z tą uroczystością do mnie dotarły. Przede wszystkim gratuluję wam tego, że od 1 września do początku listopada w takim stopniu opanowaliście musztrę, która pozwoliła w tak bardzo fajny sposób przeprowadzić całe ślubowanie. Z drugiej strony mam nadzieję, że spośród tych 111 uczniów, którzy w tej chwili uczą się w tej szkole o profilu klas mundurowych, zasilicie służby mundurowe. Będzie to wojsko, policja, Wojska Ochrony Terytorialnej, być może Straż Miejska. I trzecia rzecz, którą chciałem wam powiedzieć, bo skojarzenie także było dosyć wyraźne, ślubowanie czy też przywitanie was w gronie uczniów było związane z pasowaniem przy użyciu szabli. Kolejny taki element, który może zwieńczyć waszą karierę, to jest pasowanie czy też mianowanie na pierwszy stopień oficerski i jak największej ilości osób, które dzisiaj to pasowanie przyjęły, życzę, żeby mogli doznać pasowania na pierwszy stopień oficerski. Dziękuję bardzo. Panie dyrektor, panie burmistrz, panie starosto, szanowni państwo, drodzy rodzice młodzieży, to jest niezwykłe otrzymać tytuł kadeta i to jeszcze przy tak doniosłym ceremoniale. Ja bywam w różnych miejscowościach kraju. Są takie szkoły, w których się zastanawiają, czy śpiewać hymn państwowy na otwarcie uroczystości. I to poważne szkoły, które twierdzą, że są szkołami elitarnymi w dużych miastach. A tu w Cieszynie, który ma ponad 1000 lat tradycji, to serce polskości bije wyraźnie. I dlatego myślę, że warto wspomnieć przy tej dzisiejszej uroczystości o dwóch rocznicach, które w tym roku przypadają, bo one pokazują, że choć z jednej strony stara zasada si vis pacem para bellum, czyli jeżeli chcesz mieć pokój, szykuj się do wojny, tu jest pięknie pielęgnowana poprzez szkoły mundurowe i klasy mundurowe, ale ważne jest także umiejętne pracowanie dla ojczyzny, dla swoich rodzin, dla swoich wspólnot lokalnych w czasie pokoju. Ten patriotyzm często jest mniej popularny, o nim się tak dużo nie mówi, jak o zwycięstwach. Ale są w naszych dziejach takie czasy i takie chwile, kiedy potrafiono właśnie w ten sposób budować wielkość Rzeczypospolitej. Wszyscy słyszeliśmy o bitwie pod Grunwaldem, ale chyba o wiele większym zwycięstwem, bo nie militarnym, było stworzenie Unii Lubelskiej. A w tym roku przypada 450. rocznica Unii Lubelskiej. To było stworzenie fundamentu Rzeczypospolitej poprzez porozumienie i zgodę ludzi, którzy choć bardzo różni, z różnych regionów, często wyznający różne wyznania, mówiący nawet różnymi językami, doszli do przekonania, że mogą stworzyć pierwszą Rzeczpospolitą. Kraj Polaków, Litwinów i Rusinów. Ich spadkobiercą była druga Rzeczpospolita. I tutaj kolejna rocznica. W tym roku przypada 100 lat od czasu, gdy na świat przyszedł ostatni prezydent II Rzeczypospolitej, występujący w Londynie, Ryszard Kaczorowski.
To kolejny przykład człowieka, który z jednej strony służył ojczyźnie bronią i nawet w najgorszych sytuacjach, takich jak zagrożenie śmiercią, gdy otrzymał z rąk sowieckich wyrok śmierci, nie utracił nadziei w odzyskanie niepodległości i w możliwość służenia Polsce także na emigracji. Tam poświęcał się głównie kształceniu młodego pokolenia. Tworząc wśród młodzieży rodzącej się wśród armii generała Andersa na emigracji, też pozbawionych możliwości bycia w ojczyźnie, fundamenty polskości poprzez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, poprzez budowanie polskich środowisk edukacyjnych, szkół i budowanie patriotyzmu, który do dzisiaj trwa w dzieciach i wnukach żołnierzy generała Andersa. Myślę, że twórcy Unii Lubelskiej i prezydent Ryszard Kaczorowski, jego dowódca generał Władysław Anders, to są świetlane wzorce dla was, którzy rozpoczynacie swoją służbę ojczyźnie. I życzę wam tego, byście umieli z nich czerpać jak najwięcej ku radości własnej, ku satysfakcji rodziców i wychowawców i ku nadziei na przyszłość, że po was przyjdą kolejni dzielni młodzi ludzie, którzy będą, tak jak wy, gotowi służyć Polsce. A jeżeli by już padło piękne zaproszenie i ten pomysł pani burmistrz i pana starosty, żeby zorganizować takie ślubowanie na rynku, to wydaje mi się rzeczywiście bardzo wartościowa idea, to jeżeli oprócz tego chcielibyście przyjąć zaproszenie, to z pewnością taka reprezentacja z tak wspaniałą musztrą będzie, byłaby doskonałym elementem wzbogacającym obchody stulecia urodzin prezydenta Kaczorowskiego w świątyni Opatrzności 26 listopada z kompanią reprezentacyjną Dowództwa Wojsk Lądowych, gdzie wy prezentowalibyście się równie doskonale, zwłaszcza pod dowództwem pana chorążego Ireneusza Wiewióry. Dodajmy, myślę, że mogę to także z dumą powiedzieć wspólnie z reprezentującym tutaj europejski ruch braci pułkowych, królem Tadeuszem Żyłą, godnym bratem pułkowym. Bo bardzo często jest tak, że mundur wojskowy, mundur funkcjonariusza w pewnym momencie jest zamieniany na mundur brata pułkowego. I stąd z prawdziwą dumą wyrażam uznanie dla pana Ireneusza Wiewióry, nie tylko jako dla wspaniałego dowódcy tych tutaj plutonów i twórcy, jak rozumiem, tego ceremoniału i całego pomysłu, ale również jako dla brata pułkowego. Panie dyrektor, gratuluję tego, że ma tak wspaniałego współpracownika. Dziękuję bardzo. Dziękujemy wszystkim gościom za zabranie głosu. W imieniu klas pierwszych wojskowych chcemy podziękować panu chorążemu za przygotowanie do ślubowania. W imieniu klas pierwszych chciałbym podziękować panu chorążemu za to, że przygotował nas wszystkich do ślubowania i przede wszystkim, że wytrzymał z nami wszystkimi. Dziękuję. Czołem, panie chorąży! Czołem, panie chorąży! Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie. Za mną nie jest. Poczekaj. Moment. Witam serdecznie szanowną dyrekcję, całe grono pedagogiczne oraz zaproszonych wszystkich gości. Witam was, kochani uczniowie. W imieniu Rady Rodziców chciałam wam życzyć samych sukcesów osobistych, szkolnych. Życzę wam, abyście byli z rodzicą szkołą. To jest piękna szkoła. Abyście uczestniczyli w życiu tej szkoły. To wy tworzycie tą szkołę. Proszę was, abyście ten mundur nosili z wielką godnością. Żebyście swoim zachowaniem potwierdzali, że w życiu najważniejsze są trzy rzeczy. Szacunek, mądrość i oddanie. Życzę wam, abyście w tej szkole znaleźli oprócz wiedzy i umiejętności również życzliwość, zrozumienie, ale również nowe przyjaźnie, które będą trwały bardzo długo. W imieniu Rady Rodziców jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego. Chciałem pięknie przywitać wszystkich zebranych i podziękować, że możemy brać udział
w tej uroczystości. Życzyć wszystkim młodym kadetom kolejnych stopni awansów w różnych służbach mundurowych i, tak jak tu poprzednik powiedział, mieć tą możliwość, aby ponownie awansowania na pierwszy stopień oficerski. Jest to bardzo taka dosyć uroczysta chwila. Także na koniec chciałem podziękować pani dyrektor w imieniu Klubu Żołnierzy Rezerwy Sokół w Cieszynie, którym mam zaszczyt być prezesem, i mój kolega, który jest honorowym prezesem Ligi Obrony Kraju, całego naszego kraju. Także pan Matysek Józef. Ja się nazywam Włodarski Krzysztof i reprezentuję nasz ten klub Żołnierzy Rezerwy. Chciałbym poprosić panią dyrektor i pana magistra Krzysztofa Fobera do odznaczenia. Mam taką przyjemność podziękować za to, że mamy możliwość korzystania z waszej strzelnicy szkolnej, która pomaga nam przygotować się do zawodów wojewódzkich czy po prostu międzyklubowych i po prostu wręczyć dzisiaj odznaczenie z okazji 75-lecia Ligi Obrony Kraju i jednocześnie stulecia niepodległości Polski. Dziękuję bardzo za pomoc i udostępnianie waszej szczelnicy. Dziękuję. Zakończyła się część oficjalna. Czas na część artystyczną. Zapraszamy państwa do obejrzenia programu okolicznościowego przygotowanego przez uczniów naszej szkoły pod nazwą Drogi Wolności. Prosimy o 2 minuty przerwy na organizację.